Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Anna Extended Edition. Tak, muszę na samym początku się przyznać, że popełniłam pewien błąd ostatnio, mianowicie jak dostaję notatki, to je wam pokazuję, a sama ich nie czytam, przez co utknęłam ostatnio tam na zadaniu. Dzisiaj mam nadzieję, pójdzie nam lepiej i po prostu będę je sobie sama czytała na nagraniu, potem to wytnę, wy sobie sami w własnym zakresie ewentualnie to przeczytacie. Powiem wam, że siadając do tej gry zawsze mi się robi tak cieplutko. Naprawdę. No też dość dawno grałam w jakikolwiek horror. Właśnie, przypomnijcie mi, jaki miałam ostatni horror u siebie na kanale. To była Amnezja? Wydaje mi się, że było jeszcze coś innego. No ale miałam bardzo długą przerwę od horrorów. No grałam niedawno w Outlasta, ale gra była dla mnie nudna, więc stwierdziłam, że nie ma co tego nagrywać. Dobrze, to może my przejdźmy do działania, mianowicie. W notatkach było, że nóż rytualny musi być ciepły, więc może go do zapalniczki? Tak, wizerunek węża, wow, to może sobie tu się ustawię. Dajcie ten rozgrzany, o, patrzcie. I mogę na siebie? Niewielkie cięcie powinno wystarczyć. Wow. Jakiś diabeł? Dobrze, czy... Okej, ale czy to był... To był teraz głos mężczyzny, zawsze mówię do nas kobieta, nie? Co my mamy? Drzewa... Okej, nie... Puść... Nie wiem, co to znaczy. Coś w notatkę się pojawiło, tak? Widziałem coś przede mną, dom. Zatrząsł się, boję się. Dobrze, ale... tutaj nic nie dostaliśmy, nie? Tak, czytałam sobie te... w ogóle o pieczęciach było dość ciekawe. I tutaj alchemia i taumarturgia. Też parę rzeczy ciekawych się dowiedziałam. Więc być może będą nam przydatne. Dobrze, czy coś tu się wydarzyło? Mogę to teraz już? Nie, nie mogę. A to mogę sobie jeszcze wziąć? No to nas niepokoi. Dobra. A mogę sobie zabrać to... A, teraz nie działa, no dzięki! Nie wiem, tu się nic nie pojawiło, to przejdźmy może tutaj. Już mam wrażenie, że... Zaraz, były te obrazy? Malowidło. Wnęka w ścianie, no dzięki. Coś jest w niej narysowane. Wiesz, zauważyłam tak poniekąd sama. Ale dzięki, że... Starasz się mi pomóc. Tego napisu nie było. Ło! To się teraz zapaliło. Ale takie pytanie do dialogu. Jak można nie być głodnym? Ja jestem całe życie głodna. Czekajcie, o tego też nie było. Śmierć była czarna, nienawiść brązowa. Szczęście złote, samotność srebrzysta. Tylko kłamstwo było białe. Dobrze, on... Dobra, to mi nic ciekawszego nie powie. Aha, teraz nie działa. No, wywołał epilepsję domu. Nęka w ścianie, coś nie narysowane. Dobra, to... To dalej zamknięte. Tu właśnie zauważyłam, że jesteś... Palą kogoś na stosie. Dobra, jest... O, tam jeszcze jest coś, to nie działa. Tutaj dzieciaczki nam się nie zmieniły. Ale to creepy wygląda. I tu mamy tutaj... Babkę coraz bardziej słychać. To jakby ją, nie wiem, palili, czy ona odchodzi, nie wiem. Dobrze, tylko co my mamy teraz zrobić? Mamy... Mamy. Mamy to hasło, mamy te. A zajdźmy sobie... Ktoś puka. Coś...
się zaraz stanie. No, co za mam postać i poczekać, co się stanie? Zajrzymy do notatnika, czy coś wyskoczyło. To było, dobra. A zaraz, przecież patrzcie, my mamy tu liście. Dobra, więc tak. Śmierć była czarna. Okej, okay. Nienawiść brązowa. Śmierć, gdzie my tu możemy mieć śmierć? Wydaje mi się, że to jest... To może być śmierć, ten człowiek tu może umierać. Puść mnie, co mnie tu trzymasz? Stara piła. Stara rura, jesteś, puść. Tam to może być śmierć. Tutaj też może być śmierć, bo w sumie ją spalają. Nie wiem, co tam ten gość leżący oznacza. Tutaj też ją spalają, ale nie wiem, która to może być śmierć. Zaraz, bo tam śmierć była czarna, nienawiść brązowa, prawda? Ci mają złe twarze, to może być nienawiść. Dobra, a tamto weźmy, że tamto była śmierć. A tu? Dobrze, co tam dalej było? Śmierć była czarna, nienawiść brązowa. Szczęście złote, samotność srebrzysta. Tylko kłamstwo było białe. Szczęście złote, samotność srebrzysta. To będzie szczęście. Szczęście złote, dobra. Dobrze, wiem, że nie działasz. Szczęście złote, samotność srebrzysta. I zaraz zobaczymy. Tylko kłamstwo było białe. To jest kłamstwo? Na czym ma polegać to kłamstwo? Ją spalają w sumie. No dobra, przyczepię. Coś jest nie tak. No, potrzebuję jakiejś wskazówki. Tak myślę, czy w książkach nic nie było, ale nie. I są trzy bardzo podobne obrazy, gdzie ją spalają. No to mi pasuje na śmierć, no. Więc czarne. To szczęście, nie? No bo tutaj dzieciaczki i tak dalej. To może być nienawiść. Jaka była nienawiść? Brązowa. Dajcie brązowy listę. Gdzie ja wsadziłam brązowy? Jest chyba złoty. Brązowy chyba tam zostawiłam. A czemu tu biegać nie można? To jest brązowy? Ej, daj liść. Tak, daj liść. To może być nienawiść, no bo tak, wiecie... Brązowy. Dobrze. Samotność srebrzysta. A my srebrny mamy, tak? Tak, srebrzysty. Spróbujmy. Coś nie tak, dobra. Oj, wskazówki te. Ty tylko byś wskazówek chciała pomyśleć, samemu to nie łaska. Chyba, że to jest szczęście, no ale wtedy co to będzie? Wow! O, makarena. Przecież, no w sumie oczekiwaliśmy, że coś się będzie działo, tak? A mówiłam na początku, że mi ciepło, nie? Ale kuku sobie nie robimy. Dobra. Co? Wszystko jakby blednie i się zmienia. Więc jednak dobrze? Dobra, stara piła. Napis mieliśmy, zniszczony piec. Mówiliście, że go muszę naprawić. Na razie nie muszę. Jak widać. To jest zamknięte nadal. Tylko tak się ciemno zrobiło dość. Ale są te ściany, nie?
Tego nie... Tego też nie było. O, nawet Razer był. A nie, Razer pochodzi, słuchajcie, był gdzieś tu. Pieczęcie? Nie, nie był w pieczęcie, on był w notatkach. O właśnie, zobaczmy, czy coś w notatkach. A, dom się potrząsł. Dobrze, to znikło, zobaczymy, że tu mogę... O, teraz mogę wejść, dobra, zobaczmy, co tu nam dadzą. Bo tam tego nie było wcześniej, nie? No też Razer nam się pojawił. Jak kupowałam sobie klawiaturę Razera, to właśnie tego. Zawsze dołączaj takie naklejki. Tam na monitorze naklejono. Czy te zwłoki tu wcześniej były? Chyba nie. Nie wiem, coś dodali, coś ja mogę. To oko było? Oko? Nie wiem, czy to oko, czy co to jest. Szuflada, no to w szufladzie nie ma, są drewniaki. Mówiliście, że w Imadle mogę zrobić sobie ten. Nóż. Czekajcie, zobaczymy. Nóż myśliwski? Nie, nie mogę. A narzędzie? Nie. Nie, może i modło jest dla picu, może nie będzie nam potrzebne. Puść. A tu się więcej nic nie pojawiło chyba. Do cięcia drewna. Czy ja z tobą coś mogę zrobić? Halo? Chyba nie. Z tobą tym bardziej. Tu mogę coś podnieść? Powiem wam, że powoli zaczyna mi się podobać muzyka tutaj. O, a młot? Ło! Okej. A ten dalej trupem leży. Może modlę się za niego. Mogę on coś zrobić? Czekajcie, nie będę na nich patrzeć. To zniknął. Gdzie jest manek... Ło! szkoda, że nie można się było obrócić, a tam taka creepy twarz. Ale fajne. Dobra, ten dalej ze zgniony leży. Może na jakiej Bibi był? Nie, to, nie wiem, jeszcze coś tu będzie? Tak staram się patrzeć po ścianach, czy nie ma czegoś nowego. Tam się tu coś aktywowało. Może coś do szuflady mi włożyły. Będzie kebab? Nie ma kebab. No to nie. Właśnie propos głodnego, zawsze jestem głodna. Dobrze, idziemy dalej. Może tu coś teraz uroiło się. Może one teraz ten wyjdą. A, jak zwykle się w piecu pali. Te znaczki były, nie? Wiecie, jest dalej zniszczony, kiedyś go może naprawię. Nie wiem, czy to jest istotne. Coś nowego? O! Drzwi są zablokowane przez wytrzymałą kłódkę, nie jestem w stanie sprawdzić, co może być wewnątrz. A to było wcześniej? Co? A, uszkodzony stół, dobra. Stara piła. Kiedy to będę mogła otworzyć? Dzisiaj dość dziwne miejsca znajduję. Włazy na dół, włazy na górę. Dobra, ale czy ja tu mogę teraz wejść? I czy to już zatrybiło tak jak należy? To oczywiście nie działa. Ja mogę te listki sobie zebrać? Dobra, mam to jako liść. Dobra, zostań tu jeszcze. Coś jest nie tak, dobra. Czyli jeszcze musimy nad tym popracować. Pomimo, że mieliśmy tam jakieś jazdy. Przepraszam, to było porośnięte? Tu daliśmy jaki to jest? Biały liść. To było kłamstwo. To ja bym to jednak stąd... Daj ten liść. Podmienimy tutaj, wiecie? Oni też tacy źli są, nie? To może... Damy tu biały. A srebrzysty damy tam. Znowu ktoś puka. Przepraszam, ja tu nie mieszkam, nie jestem upoważniona do otwierania drzwi. Coś jest dalej nie tak. Wiecie co, ja żeby was nie zanudzać, tak jak ostatnio z tym cięciem się nad wodą, to ja sobie to sama postaram się ogarnąć, okej? Okay? I jak będzie się coś działo, to wtedy sobie wrócimy z nagraniem, okej? Okay?
Dobrze, kochani, mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze to wszystko ustawione. Ostatni liść mi został tu. Został tu biały. Nie. Czy to się otworzyło? Wow, 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 wow! Uspokoiliśmy się. Stara piła, no ale niech mi tu... Żadna psychika nie... O! Stos? Anna nie chce. Ale tak... Anna nie chce, bym wyszedł. Żebym wyszedł. Chce mnie powstrzymać przed odkryciem czegoś. Dobra, a tu? Stos. Jeden z rysunków przedstawia kobiety skazaną na stos. Prawdopodobnie była nieszczęsną mieszczanką oskarżoną o czary. W skrócie czarownicą. Czyli tu jeszcze możemy drzewa. Słyszałem tylko swój głos. Jęczałem, a po ranie w nodze wciąż mam bliznę. Pamiętam, że byłem wśród drzew, ale nie wiem, co było potem. Kogo spotkałem tamtego dnia? Dobra, sprawdźmy, czy to się faktycznie otworzyło. Otworzyło się. Ło! Pani Anna? Dzień dobry. Madzia, jestem. Czemu tu tak ciemno? Kobiecy manekin. Obsceniczny manekin w kształcie kobiety? Nie wygląda na rękodzieło. Zdaje się, że ten kształt rośnie, jak gdyby był rośliną. Dobra, zobaczmy, co nam napisali, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Nigdy nie sądziłem, że mogę żywić taką nienawiść do martwego obiektu, ale to coś to symulakrum kobiety, ten ohydny kawałek drewna, obudził we mnie niewyjaśnione obrzydzenie. Dobrze. Moździerz kuchenny. Dzięki. Ale pani się nie rzuci na mnie, co? Nie no, manekin. Manekiny są w sumie trupem. Ciemna bariera. Ten pokój jest zupełnie zapylony i zadymiony. Nie mogę tu wejść. Nie. Ale to normalne przecież. W normalnym życiu też tak jest. Jezu, nie znoszę tego pukania. To jest obrączka. Mogę pani zajmować? Jest czysta i błyszcząca. Nie, nie mogę pani zajmować. Jakie włosy. Olej. Amnezja? W amnezji mieliśmy oleje, nie? Ciemna bariera, no tam nie mogę. Ale czekajcie, bo... Lampa olejna. Stara lampa, myślę, że może się jeszcze przydać, pomimo stanu, w jakim się znajduje. A gdybym ja sobie stąd pożyczyła, może już teraz działa. W ogóle to się coś zmieniło? Nie. Jednakże nie jestem w stanie zapalić bez oleju. A, to olej mamy, to zaraz włożymy, tylko ja chcę jeszcze stąd. Dobra, koło nie działa, dzięki. A jeszcze, wiecie co, ja bym sobie... Te liście. Aha, jest bezużyteczne. Ja mogę zebrać te liście? Bo wiecie co, tak mi się teraz przypomniało, mamy moździerz. Dobra, srebrny mamy. Mamy moździerz, a ja jak przed nagraniem czytałam sobie jedną z książeczek, było, że połączenie srebra i złota daje tą, ten świecący proszek. Więc brązowy też chyba jest tutaj, widzicie, taki jakby spalony. Tak, dobra. I złoty. Jakby to w tym moździerzu wymieszać, no taka niezła przyprawa by była, nie? To czekajcie, weźmy sobie... Po pierwsze tam wlejmy olej. Mamy olej. Lampa została napełniona olejem, mogę jej użyć w każdym momencie. Super. To dawaj tą podpalarkę. Świeci zbyt słabo. Aha, czyli teraz to ten proszek mogę zrobić, bo ja myślałam, że ogólnie proszek jest do... świecenia się. Może ta kobieta jest straszna, obrączka. Masz jeszcze coś? Dobra, nie będę jej patrzyła na tyłek. Okej, to tak, dajmy ten liść tu. Dobra. I daj złoty tu. Okej. No i daj teraz to wszystko.
A, tu jest jeszcze tłuczek do moździerza. No w sumie sama mam moździerz, to wiem jak to wygląda i jak to działa. Jest. W ogóle jeszcze czytałam, że elektrum działa tak, że leczy wszystkie choroby. Czekajcie, bo tak... A nie, to mogę zrobić tak. A, już, świeci jaśnie, bo już się przestraszyłam, że nie działa. W sumie, wiecie, my jesteśmy mężczyzną, ona jest kobietą, teoretycznie powinniśmy się posłuchać, ale nie. Dobra, co było w notatkach, bo mnie to intryguje, teraz nie chcę przeoczyć nic. Anny tutaj nie ma, nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić, czuję jej obecność na każdym kroku, słyszę ją za każdymi drzwiami, a mimo to nie ma jej tutaj, starała się mnie... przepędzić chwilę, kiedy przestąpiłem próg. Nie wiem czemu. Spędziłem wiele nocy śniąc o tej chwili. Złożyłem swoją krew w ofierze, żeby znów się z nią zobaczyć, a ona mną teraz pogardza. Gościu, ty tak okropnie piszesz, że ja nie mogę cię rozczytać. Czy tu coś jest? Czy tu coś będzie? Tego nie. Manekin! Ty już mnie macałeś dzisiaj. Będzie z ciebie. Pulsujące... Zabrałeś mi serce? Oddaj. Wciąż bije, bum, bum, bum. Dłużej tego nie zniosę, powinienem je zniszczyć. Ale to będzie spokojne, nie? Co to jest? Metalowy pręt. O, ja go mogę wziąć. Przewróciła się. Może ona stała na tym metalowym pręcie? Jakieś połączenie czy coś? Nie wiem. O, czy tu coś... Że to jest creepy. Nie wiem, co to jest, ale jest creepy. Jeszcze coś? No, manekin, stój! No i... Ja bym mogła, bym pani pomogła wstać. Jest to brączka. Jeszcze sobie... Ja ją mogę wziąć? Dlaczego ja jej nie mogę wziąć? Mi by się przydała. A może ją trzeba wydłubać, co? Ale mam achievement! A mogę pani, nie wiem, gardło podrżnąć w takim razie? A podpalić? Dobra, zostawmy ją. Jeszcze ożyje i nam łbu do łbu spuści. Dobra, idziemy stąd. Drzwi do magazynu. Czy tu się coś jeszcze urodziło? A tutaj te malowidła nie. Stara piła. Piecyk trzeba naprawić. Co my mamy w ogóle? Zacznijmy od tego. Mamy serducho, mamy metalowy pręt. I mamy obrączkę. O! Nie rozumiem, czemu ten manekin ma nałożoną obrączkę? Co to tyle? Spodziewałam się, że coś więcej powiesz na ten temat. To stara chusteczka, dobra. Składzik. Może w składziku powinniśmy iść, tylko... A, ja dobrze wiem, co siedzi w piwnicach. Ale czekajcie, kłódka. Czy my mamy coś, co kłódkę możemy rozwalić? No, obrączką raczej nie. Toporem. Nie. Nóż z haczykiem? Nie. Zwykły nóż? A właśnie, jeszcze to narzędzie. Kłódka jest zbyt mocna. Potrzebuje czegoś... dłuższego, by zrobić... Pręt ten mamy! Ale czekajcie, bo... A nie, mamy nóż rytualny. Ochłodzony nóż rytualny. Metalowy pręt. Okej. Okay. A! No tak ostatnio nadmieniliście w kwestii naprawy pieca, nie? Ja to bym sobie hydraulika wezwała, czy jakiegoś, nie wiem, piecownika. Nie wiem, jak się nazywa gość od naprawy pieców. Dajcie to. Już? Nada? Działa? Miałam wrażenie, że się ruszyła. No, ten stoi. Niech... Co mnie... Ej! Tak nie wolno, no hello. Ja tam nic nie zrobiłam, będą mnie tutaj... Mojego... Ej, a jak ja mam to odzyskać? Nie, serio, ja się pytam. Mam się w lampę patrzeć i mi to urośnie? Czy... Nie, nie jadło się liści klonu przypadkiem? Gdzie jest liść klonu?
Coś chyba takiego słyszałam. Nie. Muszę się, wiecie, jak życie się odzyskuje. Halo, no przecież ja tutaj nic takiego nie zrobiłam, a... Oberwałam. Naprawiony piec. Teraz piec powinien... Może być ponownie użyty. Dobrze, no to ja się cieszę. To co, zapalniczka jedziemy, tak? Muszę wszystko dokładnie przygotować, inaczej znowu go zepsuję. No my go zepsuliśmy, no bo zalaliśmy go wodą, no teraz go nie będę zalewała wodą, prawda? Mogę? Nie mogę. Olej? Co te, kłaki? O, kłaki możemy wsadzić. Dawaj. A zaraz, czekajcie, jeszcze takie... Nie, ale on mi się wydaje, że mówił, że musimy spalić serce. Znaczy spalić, że zniszczyć to serce musimy. Serio, możemy je spalić. O, i teraz patrzcie, nie słyszymy tego bicia. Nie mogę podpalić? Mogę podpalić. Ej no, ale bez kolejnych skizów, no. Ja i tak mam już tutaj umysł spaczony, w sensie moja postać. Wiecie, że ona wrzeszcze, jakby ją spalali. E, drabina na strych nam się pojawiła. Dobra, mamy notatnik. Naprawiony piec. Pali się! Jej! Dobra. Jakie wszystko? Piec się tylko pali. Już nie szalej tu. W ogóle stara piła, ona jest zepsuta. Ja się zastanawiam, czy my jej też nie będziemy naprawiać z czasem. Dobra, martwi mnie moje zdrowie. Mamy notatkę, to chcę ją przeczytać. Spaliłem pulsujące drewniane serce. Jak drewniane mogło być pulsujące? Dobra, może nie powinnam myśleć logicznie. Może tylko śnię, może zupełnie oszalałem, czy... Miałoby jakikolwiek sens poddać się teraz. Przed chwilą słyszałem kroki na górze. Muszę znaleźć sposób, żeby się tam dostać. Dobrze, kochani, to my myślę, że pójdziemy tam w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem wam, że poszło nam dość nieźle. Martwi mnie fakt, że wychodząc stamtąd oberwałam i mam teraz zepsute zdrowie. Więc prosiłabym was... mam pytanie właśnie, czy jest możliwość się uleczyć jakoś, nie? Bo jakoś mnie to nie do końca przekonuje. Schody na strych. Wiecie co? Nie wiem w sumie co gorsze. Piwnica czy strych. Napiszcie w komentarzach, co według was jest gorsze. Ja jeszcze sobie tu luknę. Dobra, ten siedzi. Może w kolejnym odcinku jeszcze pójdziemy do warsztatu. Może tam nam coś się pojawiło. Na razie ja tutaj przy piecyku posiedzę, bo po pierwsze ciepło, po drugie jakoś czuję się tu bezpieczniej. No, a tak jak mówię, martwię się, że tu mi się spsuło. Nie, może tak miało być. Napiszcie mi. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.